Witajcie drodzy kochani, jeszcze raz chciałbym powiedzieć wam pewne informacje na temat ochrony, jeżeli będzie po prostu ten wirus i będzie się rozprzestrzeniał po miastach, po różnych miejscach. Więc słuchajcie drodzy kochani, najlepiej nie być w dużych miastach, w dużych okręgach miejskich, ponieważ te okręgi miejskie będą prawdopodobnie obstawione wojskiem i tam nie wiadomo co się może wydarzyć. Mogą się wydarzyć po prostu bardzo nieprzyjemne rzeczy. Właśnie w takich dużych metropoliach, dużych miastach, wielomilionowych, wielotysięcznych. Także najlepiej poszukać sobie takiego spokojnego miejsca, gdzieś w takim zacisznym miejscu, na wsi, jakieś miasteczko w górach, zaciszne. Tam po prostu możecie być o wiele więcej pewniejsi siebie, że możecie po prostu przetrwać, ponieważ większe miasta prawdopodobnie będą obstawione wojskiem i wojsko nie wypuści z tych miast nikogo. Będzie po prostu to miejsce obstawione. Tak samo jak w tej chwili się dzieje właśnie w Chinach, tak może po prostu za jakiś rok i pół dziać się również i w Europie. W tej chwili jest sytuacja taka, że ludzie po prostu biją się o kawałek chleba, o kawałek jedzenia, o kawałek makaronów, warzyw do zjedzenia, czy ewentualnie o kawałek mięsa. Dochodzi do bitwy między ludźmi. Także jeszcze raz powtarzam, że zrobienie zapasów jest bardzo pożądane w takich momentach, jeżeli tak się dzieje, ponieważ to dzieje się dzisiaj w Chinach, a jutro się może, a pojutrze, za półtora roku może się dziać już w Europie. To jest taki przekaz dla was, drodzy kochani, byście szukali miejsca raczej spokojnego, małego miasteczka, gdzie po prostu możecie się zakotwiczyć, mieć własne prowizje, własne zapasy. Oczywiście nie tylko jedzenia, ale również i wody, środków opatrunkowych. Te rzeczy po prostu możecie przygotować sobie i po prostu mieć już gotowe w razie, jak będzie sytuacja alarmowa, sytuacja krytyczna, która będzie wymagała właśnie skorzystania z waszych zapasów, które żeście przygotowali w czasach pokoju jeszcze. Także drodzy kochani, to jest taka uwaga. Ja od siebie jeszcze chciałbym raz zaproponować dla osób aronit, który jest bardzo zdrowy, wzmacnia system odpornościowy, powoduje zdrowienie, powoduje, że ciało wydala bakterie z naszego krwiobiegu. To jest właśnie aronit. I to by była taka uwaga dla was. Możecie skorzystać z moich informacji. Jak będzie coś istotnego, nakręcę film, przekażę wam. Na razie na ten moment były trzęsienia ziemi na Karaibach, bardzo mocne, 8 stopni w skali Richtera. Otwierały się dziury w ziemi, były tsunami. Tutaj na szczęście na Wyspach Kanaryjskich nic nie doszło. Także sytuacja jest na tle planetarnym bardzo nieciekawa. Jest w tej chwili czerwony alert, ale w pewnym sensie jest kontrolowana. Jeszcze nie do końca jest tak źle. Także jeżeli będzie coś nowego, nakręcę film, przekażę, poinformuję was i po prostu byście wiedzieli co i jak. Jeszcze raz się żegnam, polecam wam aronit, który na linku pod YouTube możecie zakupić i do widzenia.